odbijanie tego około 10 minut. Trzeba po kawałeczku jednym malutkim wyciągać, bo lód jest nawet do 40 cm szerokości, grubości. Może po raz pierwszy taka uroczystość się w Kielcach odbywa. Jak będzie, to proszę powiedzieć. Powoli, powoli. Niech pan nie schodzi z drabiny. Jaki czas? Nie taczał się czas. Minuta. Jak ma być minuta, to minuta też. Brawo. Brawo. Już! Minuta. Brawo. Jest minuta? Brawo. Jest! Brawo! Brawo. Już, wystarczy, wystarczy. Wystarczy, dziękujemy. Proszę państwa, wielkie brawa dla tych dwojga odważnych ludzi. Dziękujemy serdecznie. Gdyby ktoś z państwa chciał... No zadowolony jestem, bo obawiałem się naprawdę mrozu. Nigdy nie kąpałem się przy tej temperaturze. Najniższa jaka była, to było minus stopni 8, a w Kołobrzegu raz miałem minus 2 stopnie. Wiem, że chciał pan uczcić rocznicę powstania styczniowego. No więc... Na pewno tak, ponieważ zainteresowań jestem historykiem. Ja już kąpałem się dwa razy z okazji mordu na nieludzkiej ziemi Katyńskiego. Uczciłem również 29 listopada w Kielcach rocznicę wybuchu powstania listopadowego. No jeżeli tutaj pan 70-paroletni wchodzi do wody, no to ja nie mogłem być gorszy, więc musiałem też wejść. Poza tym no... To było takie, że tak powiem, moje wyzwanie i marzenie życiowe, żeby spróbować. No i dzisiaj akurat się nadarzyła okazja. Wolę się nie przedstawiać, niech to pozostanie anonimowe.